Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Wracamy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Zaczęliśmy mówić o tym, co media robiły z tym pontyfikatem. No, to jest też trochę tak, że jak się popatrzy na to, jak jest przedstawiany ten pontyfikat, to on rzeczywiście został wykastrowany w takim przekazie medialnym ze wszystkich niewygodnych elementów. Ja pamiętam, przy bardzo dramatycznym sporze w Polsce chodziło o Agatę, ona rzekomo miała być zgwałcona. Nie była zgwałcona, ale na początku był ten przekaz, że ona została zgwałcona. I co wtedy napisała jedna z czołowych polskich gazet, Gazeta Wyborcza? Napisała Jan Paweł, że ci, którzy domagają się, żeby ona urodziła to dziecko, występują przeciw Janowi Pawłowi II, bo przecież on nie wzywałby zgwałconej nastolatki do urodzenia dziecka. Podczas kiedy 10 lat wcześniej, no więcej niż 10, 15 prawie, w sytuacji, kiedy do podobnej sytuacji, no nie podobnej, bo tam rzeczywiście były gwałty. Były Jugosławii. Były Jugosławii. Jan Paweł II zaapelował do kobiet, żeby bohatersko, heroicznie pozwoliły urodzić się tym dzieciom. To ta sama gazeta, można powiedzieć, rąbała w niego jak w bęben. Więc bardzo podobnie jest z nauczaniem o wojnie. Jan Paweł II niewątpliwie jest przeciwnikiem i był przeciwnikiem wszystkich wojen, ale robienie z niego pacyfisty w takim duchu lewicowo-zielonym też jest lekką przesadą. Natomiast obserwujemy teraz taką sytuację, w której kiedy papieża nie ma, można z niego zrobić bardzo wygodną broń na tych wszystkich, którzy myślą inaczej niż czasami nawet medialny mainstream. Tak, ale papież jako maczuga, jego poglądy jako maczuga na przeciwnika, zwłaszcza w takich lekko próbach rozlajtowienia, aby tak rzec, takiego pokazania wersji soft, jego przekazania moralnego zwłaszcza, no ma krótkie nogi, dlatego że przez 27 lat pontyfikatu papież powiedział tak wiele, na tak wiele tematów, właściwie można by zrobić monografię wszystkich kluczowych wyzwań, przed jakimi papież staje, przed jakimi staje współczesny świat i na podstawie antologii jego tekstów, no można w sposób niezbity dowieść, co tak naprawdę miał do powiedzenia. Dlatego to kłamstwo ma krótkie nóżki, aczkolwiek jest niebezpieczne, dlatego że zwłaszcza portale internetowe i coraz bardziej agresywne w sensie szybkości przekazu media, no spłaszczają to wszystko i coraz łatwiej również w spłaszczony sposób pokazać potem prosty przykład. Redaktor naczelny liberalnego bardzo portalu internetowego Liberté, to jest takie nowe pismo polskich liberałów, w takim znaczeniu ścisłym, bardziej społecznym niż ekonomicznym. Po wypowiedzi Benedykta XVI na temat prezerwatyw napisało, no tutaj Benedykt XVI zmienił linię Jana Pawła II. Jan Paweł II był łagodnym liberałem, podczas kiedy Benedykt XVI jest skrajnym konserwatystą. I przeciwstawiło postawy w sytuacji, papieże się różnią, ale akurat w tej sprawie nie różnią się w ogóle, tak bym powiedział. No tak, ale to jest... I pytanie, czy ludzie, którzy odbierają ten przekaz, rzeczywiście będą sięgać do tych antologii, które nie będą. O Janie Pawle II przygotujemy. Nie będą. Ja myślę, że nie będą. Myślę, że no to jest kwestia, tutaj nie będę odkrywczy, ale raczej pesymistyczne się myśli nasuwają. No jest kwestia sumienia tych, którzy takie rzeczy produkują niesprawdzone, niezweryfikowane. To jest strasznie przykre, ale przypominam sobie, że Jan Paweł II, już nim manipulowano za życia. Wielka konferencja ONZ w Kairze na temat prokreacji, na temat macierzyństwa, na temat kobiety. Papież pamięta, była taka aura, że Kościół katolicki przeciwko prezerwatywom, jak najwięcej dzieci, prokreacja ponad wszystko i tak dalej. Pamiętam jedno z wystąpień na Anioł Pański, kiedy papież bezpośrednio, jedno z takich nielicznych wejść papieża w spór z mediami, bardzo charakterystyczny, że mianowicie papież odłożył tekst i powiedział, że mówi się, że Stolica Apostolska, czy ja osobiście jesteśmy za prokreacją. To są mity, tu nie chodzi o to. Tu nie chodzi o to, że nieograniczony rozród. Tu nie chodzi o to, że jak najwięcej dzieci ponad wszystko i koniec, i Kościół się tym nie interesuje. Mówimy, no papież fantastycznie całą eksplikację nauczania Kościoła względem rodziny i prokreacji przedstawił w kilku genialnych zdaniach, ale właśnie przeciwstawiając się temu medialnemu rykowi, który czynił ze Stolicy Apostolskiej z niego samego człowieka kompletnie oderwanego od świata. Człowieka, który miał być zadowolony tylko tym, że ludzie mają coraz więcej dzieci. I papież mówił o odpowiedzialnym rodzicielstwie, o przemyślanym rodzicielstwie,
rodzicielstwie. Wzywał też do rodzicielstwa. Jak najbardziej wzywał do rodzicielstwa, natomiast media chciały powiedzieć, papiestwu zależy tylko na tym, żeby ludzie mieli jak najwięcej dzieci i wszystko jest w porządku. No, poszedł taki medialna manipulacja i wrzask i jest pytanie, ile osób dzisiaj uświadamia sobie, jakie było naprawdę podejście papieża do rodziny. Dodajmy, żeby był też taki bardzo silny przekaz, że papież mówi jednym głosem z muzułmanami, że stanowisko kościoła jest islamskie, podczas kiedy muzułmanie godzą się na aborcję. Nie ma przeciwwskazań. Oni nie godzą się, żeby ona była masowa. Uważają, że to jest element ataku Zachodu na ich cywilizację. Ale nie ma w samym islamie przeciwwskazań dla pewnych typów aborcji. Czyli można powiedzieć, że tutaj Kościół, jakby powiedziały media, jest bardziej radykalny niż islam, a nie mówi jednym głosem z islamem. Tak. Nie, no zdecydowanie tak. Natomiast kiedy mówimy o tym medialnym fenomenie, to trzeba Jana Pawła II i tego, jak używał mediów, to trzeba znowuż powiedzieć, że on na początku miał pewną wygraną kartę, którą doskonale później rozwijał. Mianowicie, przypomnijmy sobie, bo może nie wszyscy pamiętają, że kardynał z Polski, z Żelaznej Kurtyny, bardzo młody jak na wiek, w którym wybiera się papieża, lat 58, w związku z tym on już na początku musiał przykuwał uwagę mediów. Pamiętam, może nie wszyscy pamiętają, takie fotomontaże chyba w Time lub w Newsweeku amerykańskim, Jan Paweł II jako sprinter, ktoś stojący w blokach startowych, atleta, doskonale zbudowana sylwetka z twarzą Jana Pawła II. Jakby media wieściły, to była dobra intuicja, że to jest start, że to jest sprinter, że to jest wojownik, który no, na tej bieżni świata coś ciekawego pokaże i pobije nie jeden rekord, chociaż nie bicie rekordów przecież było i jest zadaniem czy papieża Wojtyły, czy papieża Ratzingera, czy innych papieży. I myślę, że chcę powiedzieć, że to był papież za Żelaznej Kurtyny, no, wzbudziło ogromne zainteresowanie świata, które papież potrafił jak gdyby bezwiednie utrzymać, bo to nie chodziło o to, żeby się utrzymać na szczycie popularności, tym bardziej, że bardzo wiele razy był przez te media krytykowany, o tym również trzeba powiedzieć. I również to, że pochodził z Polski, przysporzyło mu wielu wrogów, również, że tak powiem, a priori. No, przypominam sobie choćby bardzo kąśliwe uwagi części prasy niemieckiej, chociaż nie tylko niemieckiej, no, z tej zapyziałej komunistycznej Polski, cóż my się możemy tam dowiedzieć, prawda? Któż to może być? To jest człowiek zalękniony, człowiek, który nie ma kontaktów z Zachodem. No, dopiero później zaczęto odkrywać jego fenomenalne zdolności językowe, jego związki z intelektualistami z różnych części świata, jego udział w soborze, jego przygotowanie różnych dokumentów podczas Soboru Watykańskiego II i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, później rzeczywiście był tą gwiazdą w najlepszym sensie tego słowa i każdy jego krok był krokiem medialnym. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że on dopuszczał media, oczywiście tak jak inni papieże, na audiencje generalne czy na Anioł Pański, ale również wtedy, kiedy odpoczywał i również wtedy, kiedy cierpiał. Zamach 81 rok, rzecz bez precedensu, żeby w mediach pojawiła się fotografia cierpiącego papieża. Później, kiedy już był schyłek pontyfikatu i ciężka choroba, no nie odgraniczał się od mediów, pokazywał swoje cierpienie światu, nie żeby nim epatować, ale powiedzieć, jestem z wami, pasterzuję wam, jestem wasz w radościach, w chorobach, w dżungli amazońskiej, na stadionie dziesięciolecia, w Nikaragui, na Kubie, ale również w szpitalnym łóżku, również wtedy, kiedy nie mogę wydobyć z siebie głosu, tuż przed tym, kiedy miało się okazać, że za kilka dni papież już nie będzie żył. To cudowne świadectwo i w pewnym sensie możemy powiedzieć, że papież trafił na swój czas, jeśli chodzi o rozwój mediów, tak niezwykle rozbudowany, że mogą być w każdym czasie filmować, relacjonować na żywo z każdego miejsca świata i z każdego punktu. I papież, który był papieżem dla wszystkich, bo to był pontyfikat dla świata. Pontyfikat dla świata, który nie był zamknięty za murami Watykanu, tylko choć mógł być, ponieważ taka jest funkcja i urząd Stolicy Apostolskiej, chciał być wszędzie, w chacie, w jurcie, w bloku, w chacie na Mazurach i tak dalej. No więc tutaj znowuż, no, pokazujące różne wymiary styku papież-media, możemy powiedzieć, że media również doskonale to wyzyskały i wykorzystały. I to była fantastyczna przygoda papieża ze światem dzięki mediom. A na ile to jest tak, że przynajmniej część z tej kremówkizacji, z tego ulajtowienia przekazu wynika z formy, jaką Jan Paweł II
temu przekazowi nadał. Bo to jest tak, każde kazanie papieża zawierało bardzo głęboką treść. Ale w pewnym momencie, ja nie mówię o latach 80. czy 90., ale już w XXI wieku, w pewnym momencie media zaczęły zgrabnie eliminować to wszystko, co jest głębokie, pozostawiając tylko to, co papież też dawał. Czyli pozostawiając tylko żarty. Z, w gruncie rzeczy przepięknego przekazu, jakim była, jakim było przemówienie w Wadowicach, podkreślające wartość domu, wartość tej najmniejszej wspólnoty ojczystej, pozostały nam kremówki z bardzo głębokiego przekazu w Sejmie, w parlamencie polskim, który był na taką głęboką lekcją dla polityków. W przekazie medialnym pozostało, ale nam się wydarzyło. Czyli rzeczy ubarwiające przekaz, niewątpliwie, nadające mu taki, no, powiedziałbym, wspaniały smak, doprawiający smak, ale wobec całości jednak drugorzędne. Ja myślę, że tutaj jest ta znowuż ciemna strona mediów, bo tutaj no, znów nie będę odkrywczy, ale media to jest raczej równia pochyła coś w dół. Jeśli coś wymaga wysiłku nad tym, żeby pokazać, jak było w istocie, pokazać tę bardziej chropowatą, pod prąd, czy trudniejszą, acz ważniejszą niż te ubarwiania rzecz, no to media kapitulują. Myślę, że tutaj fetysz oglądalności, fetysz atrakcyjności, to jest to, co zabija współczesny przekaz medialny, czyli po prostu zabijanie myśli w imię emocji, pewnego tego podstawowego imperatywu, żeby przykuć widza do ekranu. Ja przyznam, jak pewnie bardzo wielu ludzi w Polsce, za 657 razem przypominania wadowickich kremówek, no po prostu już nie mogę na żadną kremówkę spojrzeć od tego czasu i myślę, że no to jest coś przykrego, czy i na ile my, Polacy, tego przekazu nie zbanalizowaliśmy, bo myślę, że troszeczkę tak. No ale to jest znowuż kwestia, o której wspominaliśmy, czyli kwestia sumienia i zdrowego rozsądku osób przygotowujących te materiały, aczkolwiek tutaj nie byłbym optymistą, dlatego, że to, co fajne, zawsze lepiej się sprzedać, to, co trudne. To może Benedykt XVI, na ten czas, o którym mówimy, czyli XXI wiek, kiedy media rzeczywiście się bardzo mocno trywializują. Ja nie chcę powiedzieć, że przyjął słuszną metodę, bo to jak gdyby nie wynika z tego, że on przyjął jakąś metodę, tylko z jego osobistego charakteru, ale czy ta jego metoda nie jest być może skuteczniejsza? Pozbawienia przemówień tych wszystkich i tak i nie elementów ubarwiających. I tak i nie. Tak, ponieważ to zmusza media do tego, żeby się wsłuchały w to, co jest istotne w tym przekazie. Nie, dlatego, że jeśli nie ma elementów ubarwiających, to może nie być przekazu jako takiego. I tutaj jestem pesymistą, dlatego, że nawet jeśli chodzi o życie Kościoła, media coraz bardziej szukają kwestii spektakularnych, ciekawostkowych, osobliwych, fascynujących, emocjonujących na dzień dobry. Ja myślę, że taka jest w ogóle moja wątła, być może intelektualnie teza, ale że na tej banalizacji współczesnych mediów, które przeżywamy, których jesteśmy świadkami również w Polsce, ze wszystkich dziedzin ludzkiego życia, polityki, sportu, kultury, nie mówiąc o motoryzacji, o życiu rodzinnym i tak dalej, Kościół cierpi najbardziej, ponieważ życie Kościoła poddane tej presji ulajtowienia, spektakularności, fajności, sensacyjności już nie wspominając, cierpi najbardziej, ponieważ to najbardziej istotę tego Kościoła wynaturza. Wynaturzyłoby życie polityczne, okej, wynaturzyłoby życie kulturalne również, ale nie w takim stopniu jak życie Kościoła, ponieważ to się rozgrywa na zupełnie innych piętrach. No już nie mówmy, żeby nie przechodzić do wątku polskiego o tym, że ciągle ci sami kapłani, ich grzechy lub zasługi są na pierwszych stronach gazet, podczas gdy ekranów telewizyjnych, podczas gdy całe życie ukryte, tak naprawdę stanowiące istotę życia tego Kościoła, o nim przysłowiowy pies z kulawą nogą nigdy nie wspomni. Nad tym można ubolewać, ale to również ma, to dotyczy również Watykanu, prawda? To, cośmy zrobili z Janem Pawłem II, czy dobrze zrobiliśmy, czy źle, to musi się każdy z nas w piersi uderzyć. Dziennikarze, ale myślę, że wszyscy w Polsce. I to, co robimy z przekazem Benedykta XVI. Ja rozumiem tę twoją intuicję, polegającą na takim wyciszeniu, jeśli chodzi o Benedykta XVI, że on jak gdyby
zupełnie odsuwa, na dobre i na złe, odsuwa to, co o nim powiedzą media i czy to się sprzeda. Czy z tego będzie 15 sekund, czy całe 2 minuty. I to jest bardzo wspaniałe i świadczy o jego wielkiej pokorze i skoncentrowaniu na tym, co rzeczywiście jest najważniejsze. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj skala mediokracji, by tak rzec, jest tak dalece posunięta we współczesnym świecie, że to może się okazać bronią obosieczną, o ile uznamy, że papiestwo nieobecne w mediach to jest jakaś wina Kościoła, czy też grzech Kościoła, czy też zaniechanie. Nie wiem, być może papieżowi kompletnie na tym nie zależy. Jednym słowem można powiedzieć tak, że papież Jan Paweł II już rewolucji w stosunku Kościoła do mediów dokonał. Teraz powstaje pytanie o rewolucję w stosunku mediów do Kościoła, ale to jest rewolucja, którą każdy dziennikarz, każdy wydawca, każdy publicysta musi podjąć we własnym sumieniu i na własną odpowiedzialność, starając się budować chociaż kawałek tej przestrzeni cywilizacji słowa, mądrości i miłości, którą chciał budować Jan Paweł II. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. A do usłyszenia mówi Państwu Tomasz Tartikowski. Dziękuję bardzo. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.